Niedziela, 1 października, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20, a dzisiaj zanim przejdę do tej analizy, która jest w ujęciu jak gdyby trzech interwałów czasowych z racji zakończonego miesiąca, chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę Was, kochani czytelnicy mojego bloga, że warto dzisiaj chociażby zapoznać się z początkiem analizy weekendowej dotyczącej indeksów giełdowych. Tam wskazuje dość ważną kwestię, natomiast wiem, że po prostu te spółki, analiza spółek cieszy się takim nieco większym powodzeniem, wyrażającym się ilości około 300-400 osób więcej, którzy oglądają właśnie analizę spółek, a wynika, że nie oglądają analizy indeksu, czyli bardziej są zainteresowani spółkami. Dzisiaj mimo wszystko namawiam do co najmniej początku analizy weekendowej dotyczącej indeksów giełdowych, jak i również potem do rynku walutowego, bo tam również będzie dzisiaj się, nazwijmy to, działo. A teraz już przejdźmy do analizy weekendowej, znaczy do analizy miesięcznej. Na początek Allegro, które w tym miesiącu wyrysowało nam takiego ala pinbara, delikatny spadkowy korpus, właśnie takie doji pinbarowe bym powiedział. To wszystko pokazuje tutaj nam w ujęciu miesięcznym walkę o utrzymanie strefy oporu. Przepraszam, strefy wsparcia. Przechodząc na wykres tygodniowy, widzimy, mamy duży wyskok, taką dużą świecę białą. To zadziało się w dniu podania wyników i tu właśnie pierwsza taka też uwaga teoretyczna, praktyczna. No jeżeli na podaniu wyników następuje wyrzut, to znaczy się taki gwałtowny jakiś wzrost. To oczywiście nie zawsze, ale w zdecydowanej większości przypadków to jest wszystko, na co stać. Po prostu w myśl zasady kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Tutaj to działa bardzo dobrze. Zresztą, jeżeli teraz przyjrzymy się wykresowi, to widzimy, że po wybiciu, po wyjściu z kanału, czyli wybiciu linii trendu, jak i również przebiciu strefy tutaj wsparcia, która tutaj miała miejsce. O. Mamy w tej chwili jak gdyby retest tej strefy, duży obrót, ale to mówię spowodowane tym wyskokiem na tych danych. I jak widzimy, to na razie mieści się w zakresie overbalansu, tak? Czyli jeżeli uznamy, że chcielibyśmy myśleć tutaj o tym, co jeszcze nie tak dawno, znaczy nie tak dawno, dobrych parę tygodni temu było możliwe technicznie i w ogóle, czyli dojściu w okolice 45, no to teraz musielibyśmy mieć kontynuację i równocześnie potwierdzenie tego objęcia HOSY, bo jakby nie było, mamy tutaj do czynienia z objęciem HOSY, z tym, że uważam, że jest ono trochę, że tak powiem, no, zawieszone w próżni. Tu co prawda jest ta walka o tą strefę, ale widać wyraźnie, że jednak większość, zdecydowana większość tej formacji jest pod strefą, a więc no, to jest dla mnie takie troszeczkę niepewne. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy tutaj po dojściu do szczytu, tutaj tej korekty, a więc do zakresu overbalance, mieliśmy dojście do strefy wsparcia, odbicie, które równocześnie było retestem wybitej wcześniej strefy tutaj wsparcia i przebicie tworzące nam głowę z ramionami o zasięgu około 4 zł. Ten zasięg został, można powiedzieć, zrealizowany, ale rynek teraz wykonał ten ruch z tym wzrostem takim skokowym i od razu na skokowo większym obrocie podanych. Jak widzimy, to jest nic innego jak retest do tej strefy, retest i osiągnięcie zakresu overbalance. Po tym wzroście nie mieliśmy kontynuacji. No tutaj mimo wszystko, mimo że to tak dobrze wygląda, spodziewałbym się raczej chyba mimo wszystko zwrotu z powrotem. No a w przypadku, jeżeli nie okaże się to tylko korektą, na co byłaby szansa, ponieważ ten ruch do góry wybija ostatni potwierdzony szczyt, a więc jest tutaj możliwość
możliwość zmiany tej tendencji spadkowej. No to gdyby nie zatrzymała nas tutaj najdalej ta strefa na diamencie, czyli na w okolicach 29,50, a został wybity dołek, no to wówczas no, należy się spodziewać dalszego spadku w kierunku co najmniej na początek tych 23 zł, chociaż na poziomie około 26 zł na pewno jakaś walka powinna się nam tutaj pokazać i popyt powinien próbować obronić ten spadek. No, w przypadku ewentualnego wybicia wyraźnego w cenach zamknięcia powyżej overbalansu, no będziemy mieli jeszcze większe, w tym momencie będziemy mieli takie, no może nie jeszcze większe, ale poważniejsze już faktycznie wskazanie na możliwość odwrócenia tej tendencji spadkowej z racji takiego impulsowego wybicia ostatniego potwierdzonego szczytu, co moim zdaniem i tak nie zmienia faktu, że do inwestowania można by się było zabierać dopiero po jakiejś korekcie. Kolejna spółka to Dino. Na Dino mamy kolejny miesiąc w postaci takiej szpulki. Jak widzimy tutaj teraz w tej chwili zatrzymanie na tej szpulki. Szpulki jest na zakresie overbalansu, a więc no, powiedzmy sobie szczerze, no, jest jakaś możliwość no, pójścia dalej do góry, bo patrząc tutaj z tej perspektywy większej, to mamy jakąś taką tutaj, bym powiedział, możliwość utworzenia, że została utworzona większa trójka, aczkolwiek zwracam uwagę na fakt, że mówimy tutaj o, ja wspominałem tu o trójkącie końcowym rozszerzającym, a wiemy, w trójkącie mamy trójki, więc w tym końcowym, więc tutaj to do tego pasuje. Natomiast no, jest overbalance, jest zatrzymanie na to, co może jak gdyby przeszkadzać, trochę tak bym to nazwał, no to jest wyraźne przebicie strefy wsparcia. I kolejna sprawa, no jest szpulka, która nie świadczy o zatrzymaniu, tylko o braku zdecydowania większego. I z tej szpulki może powstać, po tej szpulce może powstać oczywiście biała świeca, wówczas będziemy mieli obronę balansu i do gry dojdzie właśnie scenariusz jak gdyby z atakiem na nowe szczyty. Natomiast szpulka również może być przystankiem przed kolejnym ruchem, a kolejny ruch to wybicie dolnego ograniczenia i wtedy nie będę miał już prawie żadnych wątpliwości co do tego, że jesteśmy w korekcie całego wieloletniego wzrostu na spółce Dino. Patrząc teraz na wykres tygodniowy, no widzimy, że utworzyła nam się tutaj pełna piątka i to normalnie byśmy mogli powiedzieć i oczywiście wziąć pod uwagę, może nie tyle co wziąć pod uwagę, ale powiedzieć, że no mamy impuls spadkowy, czyli teraz po impulsie korekta. I po tej korekcie kolejny impuls spadkowy. Wszystko się zgadza. No z wyjątkiem właśnie tej takiej, ja mimo wszystko niepewności, chociaż ten układ, o którym właśnie teraz wspominam, czyli impuls, teraz ewentualnie, czy teraz, czy za chwilę, ale z racji, że tutaj mamy jeszcze utrzymany ten overbalance, no to możemy mieć korektę i potem spadek. To jest taki mój mimo wszystko największy scenariusz, najbardziej prawdopodobny, w którym też nie przekreślam jeszcze mi kontynuacji tego do wydłużenia tej fali piątej i ataku na dolne ograniczenie trójkąta. Natomiast no, nie można przekreślić układu, gdzie mamy, tak jak już wspomniałem, 3-3-3, łącznie duża trójka przedzielająca korekty, a wiemy, że w korekcie takiej nazwijmy pędzącej typowej, no to mamy układ 3-3-5 i tutaj to wszystko się zgadza, dlatego też no, nie jest przekreślona jeszcze technicznie szansa na to, że nawet rynek mógłby wyjść dalej. No, moim zdaniem ten scenariusz no, podupadnie już niemal do zera w momencie kontynuacji, a patrząc na ten wykres tygodniowy, no to jeszcze taka szansa, że tak powiem, na kontynuację jest dość spora, ponieważ no, ta świeca w niczym nie przeszkadza, żeby to kontynuować. Patrząc teraz na wykres dzienny Dino, no to widzimy tu wyraźnie, że po korekcie pędzącej, moim zdaniem jako fala czwarta, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta, mamy rozpoczęty ruch w dół i tutaj odnośnie tego ruchu w dół, no też mi jest trudno tutaj powiedzieć, że coś się zakończyło. No moim zdaniem mamy falę co najwyżej pierwsza, druga, jesteśmy tu w jakiejś fali trzeciej, być może tu być jeszcze korekta pędząca, co mogłoby napędzić tą falę trzecią, także nawet w tym najniższym interwale nie ma w tej chwili na razie żadnych wskazań na to, żeby ten trend spadkowy dobiegał końca i rynek miał prawo
wejść chociażby w korektę tego całego swingu spadkowego. Kolejna spółka KGHM. Na KGHM-ie czarna szpulka spadkowa dalej obowiązuje, znaczy obowiązuje. No mamy tutaj coś, co można by było określić mianem takiej zasłony ciemnej chmury, gdyby nie fakt, że jesteśmy po tylko dwóch świecach wzrostowych na wykresie miesięcznym, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Mieliśmy tutaj objęcie Bessy, które zostało potwierdzone wyraźnie. Rynek zszedł tutaj w dół, następnie zrobił tylko korektę, no i zabiera się do wybicia tego dołka, czyli do kontynuacji tego trendu spadkowego. I na ten moment nie mamy potwierdzenia jak gdyby tego układu, ale wydaje się, że no tutaj to zatrzymanie no niekoniecznie musi być zatrzymaniem na szykowanie się do odbicia, tylko zatrzymaniem przed dalszym spadkiem, na co dzisiaj jeszcze będę miał, znaczy się może nie argumenty, ale no w pewnym sensie też jakieś argumenty, bo w części dotyczącej rynku walutowego będzie również dokładna analiza samej miedzi jako surowca, tak? Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to znaleźliśmy się w konsolidacji do tego momentu od szczytu, który tutaj się nam utworzył na linii trendu. Mamy tendencję spadkową, jak widzimy tutaj ruch do góry, nowy dołek, znowu niższy szczyt. Nie mamy teraz na razie nowego dołka, czyli tu jak gdyby ugrzęźliśmy, no ale powiedzmy sobie szczerze, no wszystko może się wydarzyć oczywiście, ale no jest cały czas ta tendencja spadkowa zachowana i bliżej nam do tego zejścia w dół niż do pójścia w górę. No i patrząc teraz na wykres dzienny, no to co mówiłem tutaj, jak gdyby zakres takiego overbalansu, delikatnie lżony, ale piątka spadkowa wybijająca ostatni potwierdzony szczyt i to nawet największej korekty w całym swingu tutaj wzrostowym. Tu wyraźna układ trójki ze spędzącą po środku, czyli jakby ABC korekta, teraz fala pierwsza wybijająca ostatni potwierdzony dołek, trójka do góry, no i w tej chwili buduje nam się coś na wzór, tutaj bym powiedział pierwsza, druga pędząca. By ten scenariusz złamać i myśleć o wzrostach, no musimy wybić tutaj tą strefę 117-118, natomiast w przypadku, kiedy wybijemy ten dołek, to po tej pędzącej powinniśmy mieć przyspieszenie, które nas no w dość krótkim czasie powinno sprowadzić w rejony 95-97 zł, a to, przypominam, nie musi być w żadnym wypadku koniec tego spadku. Kolejna spółka to PKO. Na PKO SA mamy delikatne potwierdzenie tutaj objęcia, właściwie może nie objęcia, ale zasłony ciemnej chmury. Ta zasłona ciemnej chmury jak gdyby miała tu minimum, to minimum zostało wybite, aczkolwiek bym nazwał to, może określił, naruszone, więc to nie jest jeszcze takie jednoznaczne. Też pojawił się dość duży cień. Jak widzimy, to wszystko dzieje się jeszcze w ramach kanału tego trendowego, a więc no z jednej strony mówimy właśnie o tym, o potwierdzeniu formacji na wykresie miesięcznym, więc nie byle czego, natomiast no jest tu jakaś próba odreagowania, ale w żaden sposób nie traktowałbym tej próby odreagowania jako jakiegoś mocniejszego wskazania na zakończenie tego spadku. Teraz patrząc na wykres tygodniowy, no to widzimy, że rynek dokonał tutaj jak gdyby układu na razie korekty pędzącej. Co prawda po piątkowej sesji jesteśmy przygotowani do ponownego ataku tutaj na tą strefę, jeżeli ten atak by się udał, no to najprawdopodobniej wtedy byśmy mogli poważnie myśleć o tym, że mieliśmy tu trójkę spadkową, po której teraz rynek urośnie nam jeszcze tutaj wyżej do poziomów chociażby 125. Natomiast wybicie nam tutaj tej strefy zarówno na 95, jak i tego dołka, jeżeli do tego dojdzie, moim zdaniem nie zatrzyma tutaj linia trendu i będziemy spadali co najmniej w kierunku tych 80 paru złotych. Patrząc teraz na wykres dzienny PKO SA, no to widzimy, że mamy dojście do strefy wsparcia, odbicie od niej, przebicie mocne, retest, zejście znowu z wybiciem ostatniego potwierdzonego dołka, bo w tym całym ruchu do góry tu mamy ostatni potwierdzony dołek, on zostaje wybity. W tej chwili ukazała nam się tutaj trójka wzrostowa i jeżeli mamy myśleć pozytywnie, chcielibyśmy zacząć myśleć chociażby w tych najkrótszych interwałach, no to musimy wybić tutaj te 104, natomiast moje wskazanie jest raczej takie, że dominuje scenariusz, w którym powinniśmy mieć teraz zejście, wybicie tego dołka, wejście w fazę, która zaatakuje nam zarówno tą strefę, jak i zakres overbalansu i mimo wszystko coś mi podpowiada, jak i ułożenie z tych miesięcznych, tygodniowych, że no ten overbalans się nie utrzyma. Kolejna spółka to PKN Orlen. Na PKN-ie
Mamy potwierdzenie dla objęcia BESY po trójce wzrostowej, spadek, trójka wzrostowa, objęcie BESY, no miesięcznie chciałoby się powiedzieć, jest poważne wskazanie na dalsze spadki, a jeżeli dalsze spadki, no to moim zdaniem atak oczywiście 50 zł, łącznie z wybiciem tych 50 zł, a to oznaczałoby, że zejście gdzieś na poziomy około 35, 37, 38, bądź nawet i atak na te dołki tutaj i wybicie na niższe poziomy, tak? Patrzę na wykres miesięczny. Jeśli teraz chodzi o wykres tygodniowy, to widzimy, że tutaj no, utrzymaliśmy się, że jest szansa na podwójny dołek, ale żeby o tym myśleć i poważnie pomyśleć o ruchu do góry, czyli tutaj jakby o układzie takiej korekty pędzącej większej, musielibyśmy w tym momencie na początek wybić tutaj maksimum świecy z czwartku, to jest poziom 61,18. Natomiast uważam, że bliżej tu jest do realizacji scenariusza zejście pierwszym impulsem wybijającym ostatni potwierdzony dołek, utworzenie korekty pędzącej, widzimy to jeszcze w układzie 1 do 1, przecinającym strefę i retestującym tą strefę i tu przygotowanie do wybicia tego dołka. Wybicie tego dołka moim zdaniem jest jednoznacznym sygnałem, znaczy nie stuprocentowym, ale bardzo silnym sygnałem swingowym do ataku na ten dołek, czyli w tej pierwszej kolejności lecimy na 50 zł. No i patrząc teraz na wykres dzienny PKN-u, no to tutaj widzimy też, że mamy ten impuls. Teraz mamy tutaj coś jakby takiego w układzie takiej korekty pędzącej, rozciągniętej. Mówię o korekcie pędzącej, ponieważ wydaje mi się, że tu jest po prostu trójka między tym wzrostem a tym wzrostem. Ale czy to się zakończyło, czy tu jeszcze będzie jakieś bujanie, nie wiem, ale do czego tu co najważniejsze doszło, wybiliśmy jedną strefę, zeszliśmy niżej, poniżej drugiej strefy, w związku z tym no, raczej nie powinno nas tutaj nic powstrzymywać przed zejściem do tych okolic 55 co najmniej złotych i teraz jak widzimy po tej trójce tutaj wzrostowej mamy jakiś ruch do góry, brak nowego szczytu, znowu nowy dołek, no więc sytuacja mówi nam sama. No jeżeli nie dojdzie do wybicia tutaj tej przestrzeni 61, 61,5 tych dwóch szczytów, no to dopóty patrzymy w dół i tutaj coraz mniejsze szanse na to, żeby właśnie ten zakres overbalansu był w stanie powstrzymać spadki na akcjach PKN Orlen. Kolejna spółka to PKO BP. Na PKO BP, na banku PKO BP mamy objęcie potwierdzone, tutaj wyraźniej, mocniej potwierdzone PKO BP zostało. Oczywiście jesteśmy dużo wyżej nad linią trendu niż na przykład na PKO SA czy na innych takich spółkach, gdzie szliśmy w tym kanale, ale jest jednoznacznie potwierdzenie a więc równocześnie też jest miejsce do spadania, tak? Bo ta wielkość korekty też jeszcze nawet i pokazuje, że tutaj jest miejsce do spadania. To jest wykres miesięczny. Na tygodniowym mamy też układ, którym no według mnie dopiero jest jakaś taka korekta tutaj pędząca i żeby przestać o tym myśleć, o korekcie pędzącej, no musimy w cenach zamknięcia wybić szczyt z środy, czyli poziom 35,93 bez tego, a wybicie tego minimum tutaj definitywne w cenach zamknięcia moim zdaniem sprowadza nas co najmniej tutaj w rejony tych 27, a bardzo mocnym zagrożeniem będzie zresztą zwłaszcza z tego, o czym już wspominałem w części dotyczącej indeksu, tej teoretycznej i dzisiaj, i teraz tutaj też już mamy wyraźne, silne formacje odwracające, potwierdzone na wykresach miesięcznych, nie na dziennych, na miesięcznych. No tu mogłem, moim zdaniem, jak oczywiście zawsze mogą się znaleźć jakieś korekty, ale wydaje się, że kierunek na najbliższe, powiedziałbym tygodnia, nawet miesiące, został nakreślony i tutaj naprawdę ciężko będzie to zwalczyć. W związku z tym przypuszczam, że w tym pierwszym ruchu będziemy szli tutaj co najmniej, tak jak mówię, do tych rejonów, do rejonów tego dolnego ograniczenia, czy tej, jak to nazwać, linii trendu. Natomiast przypuszczam, że ma tutaj szansę powstać ruch, który docelowo po prostu wybije to i będzie podążał w kierunku 25 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, na wykresie dziennym widzimy, no mamy układy, gdzie rynek tutaj nie zrealizował tej korekty, tylko zatrzymał się na strefie oporu. No i w tej chwili, gdybyśmy chcieli teraz o, zrobić tak, bo ta jest tutaj no, troszeczkę mniejsza, jak widzieliśmy od tej, i przełożyć ją
teraz tutaj w ten deseń, chociaż oczywiście ta wyższa powyżej, ta tutaj no też ma swoje znaczenie i obowiązuje. No to w tym momencie widzimy, że jeszcze tu jest trochę miejsca, bo gdybyśmy chcieli tak sobie narysować. Chociaż widzę, że nie, tu miałem dobrze, tylko nie wiem, czy czasami sam coś nie na teraz nie namieszałem. Jeszcze raz może przeniesiemy bezpośrednio tą. No, tu miałem przesunięte, ona jest minimalnie. Nie, to musimy ją zostawić. Nie ma wyjścia. Zostawiamy taki rozmiar, jak jest, bo jest on niemal idealny. No, widzimy, że tutaj miejsce jest jak najbardziej jeszcze do podejścia do góry, ale pamiętajmy, jesteśmy cały czas w trendzie spadkowej i tutaj, żeby cokolwiek mieć, musimy wybić tą strefę na 36. Bez tego tylko możemy patrzeć dalej w dół, czyli za chwilę wybicie dołków, a jeżeli wybicie dołków, no to w tym momencie według mnie ciężko będzie powstrzymać, zanim zejdziemy tutaj do rejonów około 30 zł. Następna i ostatnia spółka to PZU. Na PZU utrzymujemy się na wykresie, to jest wykres tygodniowy jeszcze, ale zacznijmy na miesięcznym. Mamy jeszcze jak gdyby no, cały czas ten zachowany, no, powiedzmy ten trend wzrostowy, tak? Ale jest tutaj taka świeca, która oczywiście ma dolny cień dużo wyższy, tylko pamiętajmy, że taka świeca pinwarowa na szczycie, ona ma swoją również nazwę w formacjach, można sobie poczytać w książkach czy w internecie znaleźć. Ja nie będę tutaj uczył o nazwach formacji. Mamy po takiej świecy równie dobrze może przyjść świeca spadkowa. No i teraz patrząc na wykres tygodniowy, na ten moment mamy objęcie Besy, które nie zostało zanegowane. Nie jest potwierdzone, ale nie zostało zanegowane, więc tu wszystko może się jeszcze zadziać. No i patrząc teraz na wykres dzienny, no to na wykresie dziennym mamy znowu wskazanie bardziej na, mimo wszystko, bardziej na jak gdyby. No, na, znaczy może nie bardziej, ale jest cały czas zagrożenie spadkami, bo zejście mamy co prawda tutaj do strefy oporu, ale po tym ruchu nie otrzymaliśmy nowego szczytu na razie. Czyli zejście w dół, wybijające ostatni potwierdzony dołek, i na razie mamy korektę ABC. A więc tutaj, no, moim zdaniem, nawet jeżeli dojdzie do wybicia, to będzie to zrównanie bądź delikatne przewyższenie, i tak czy tak zaczniemy na nowo spadać, chociażby w ramach korekty. Natomiast jeżeli teraz z tej konsolidacji wybijemy się dołem, moim zdaniem mamy impuls, korekta i pora na następny impuls, który będzie nas w pierwszej kolejności ściągał do 35, a że to będzie się wiązało z wybiciem i jak gdyby no, przekreśleniem tego takiego głównego trendu, no to tutaj sam fakt wystąpienia podwójnego szczytu z zakresem około 4 zł już nas powinien ściągnąć co najmniej do 34 tutaj złotych, a więc ta strefa też nie będzie miała raczej szansy podtrzymania, więc będziemy najprawdopodobniej schodzili w okolice tutaj tej strefy wsparcia, a więc w okolice tutaj tych 31-32 zł. Tak, to było ostatnie, czyli to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.